Witam Was. Hejka. Dzisiaj troszeczkę inny filmik, ponieważ my się ogólnie polityką nie zajmujemy. To wiecie, my tego nawet bardzo, bardzo nie lubimy, bo nas to po prostu troszeczkę wszystko denerwuje. Ale jest parę takich rzeczy, o których chcieliśmy Wam dzisiaj też troszeczkę powiedzieć, ponieważ przypuszczam, że większość ludzi może nawet o tym nie wiedzieć, chociaż było to już wiele razy mówione tu i ówdzie. Ale chodzi głównie o te ich wszystkie dziwne przepisy, które nam cały czas wprowadzają. Przeróżne przepisy, ponieważ no, mówiliśmy już oczywiście o hodowlach zwierząt, że z tym coraz gorzej, że problemy z tym są, ludzie nie mogą sobie trzymać zwierząt. Wy wtedy pisaliście, no ale w innych krajach jest to też inaczej. No i tak, jest to różnie, ponieważ... Holandia, 250 kur, w Belgii 199 kur, bez rejestracji. Tak, to... można trzymać bez rejestracji. No, w Niemczech już każdą kurę trzeba rejestrować. U nas do końca tego nie wiem, jak to jest, ponieważ z jednej strony mówiło się, że jak jest kogut, to trzeba rejestrować. Z drugiej strony mówiło się, że też każdą kurę trzeba rejestrować, także też ciężko mi to tutaj trochę powiedzieć, jak to tutaj wygląda na ten moment u nas. I kiedy mówimy o Unii Europejskiej, ja mam jeszcze jedno pytanie, bo Dzień Matka w Holandii jest każde drugie niedziela w maju. I tu w Polsce jest 26 maja każdy rok. Jak to jest możliwe? Co oni chcą robić? Co Holendrów z Niemców, belgijski ludzi, Francja, wszystko muszą robić Dzień Matka na 26 maja, albo czy Polska idzie na tę inną stronę, że drugie niedziela? No ogólnie, no to Polski już praktycznie, no tyle, że nie ma, nie? Ogólnie, jakbyśmy to na to tak popatrzyli, no to Polski już nie ma, ponieważ, wiecie, było coś takiego, że cała Unia ma być teraz jednością, nie? Pamiętacie coś takiego? Gdzieś na pewno Wam się uszy przewinęło, no i cóż, jakoś... Wszystkie kraje się na to zgodziły, praktycznie, że... Także co w ogóle to znaczy? To znaczy, że od wejścia praktycznie tego przepisu, a ten przepis tego, co się orientuje, to jest aktualny, on wszedł, to Polska nie jest już Polską, tylko jest Europą, ponieważ wszystkie kraje należące do Unii stają się jednym krajem. My nie jesteśmy Polakami, tylko jesteśmy Europejczykami w tym momencie praktycznie, że... Co automatycznie też za tym idzie, euro będziemy mieli też i euro, bo to też jest jeden z tych postulatów, że zostanie wprowadzone tutaj euro. Także złotówka pójdzie, adios. Nasze rezerwy złota, które są w kraju, też pójdą, adios. Ale teraz idziemy na drugą stronę. Danmark. Danii też jest w Unii Europejskiej. Ale Danii my możemy zapłacić tam za euro, ale oni mają tam dańskie krony. To znaczy... Eigen waluta, hebben ze daar mogen houden. Dat waren het eerste. Jeszcze mogą, no. Przynajmniej tak sobie to na razie zaznaczyli, że tak. Chcą ją utrzymać. No ale jeżeli ten przepis im też wszedł, a wszedł, bo wiem, że wszedł w całej Unii, no to wszyscy będą do tego zobowiązani. I wtedy nasz rząd nie ma już nic do gadania tutaj o Polsce, ponieważ z góry będą rządzić inni ludzie, po prostu jako jednym krajem całą Europą. I wtedy no, będzie taki rząd, wiecie... Takie pacynki na sznurku, które po prostu tylko będą wisieć i wykonywać polecenia, bo im nie wolno już nic będzie mówić i tak dalej, i tak dalej. Także no, tak to wygląda na ten moment. Ale kiedy zobaczymy dalej w Europie, na przykład Węgry. Węgrów, oni mają taką moc, bo oni robią, to było ostatnie niedziela albo dwa niedziele temu, oni robią tam Mars voor de Vrijheid. Want zij willen zich nergens meer inmengen. Wielkie tam protesty, takie marsze były. Na wolności. Które oznaczały, no, że chcą po prostu wolność i tak dalej, że nie chcą się mieszać w to wszystko, co się dzieje wokół i no cóż, jest jak jest. Z drugiej strony mamy jeszcze ten cały śmieszny Zielony Ład. To jest naprawdę taka parodia, że głowa mała, gdzie nam się próbuje wmówić, że opalanie... domu drewnem jest nieekologiczne, ale jak będziemy opalali paletem, to już będzie ekologiczne. Gdzie wcześniej był gaz, no ale wiadomo, że Niemcy mieli na to cały market, na ten gaz, no i ucięli im ten market. Jak im ucięli ten market, no to wiadomo, że coś musieli zmienić, no to co, nagle palet. Palet jest dobry, bo co, bo znowu Niemcy mają na to
największą produkcję tego paletu, więc no po prostu teraz znowu Niemcy mówią, palet jest super, będziemy paletem wszyscy opalać, gdzie to dalej jest to samo drewno, tylko że trzeba więcej energii na to zużyć. To są dosłownie takie niesamowite rzeczy, tak z tymi autami elektrycznymi. Najpierw super, 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 a nagle się okazuje, że już nie super. Także coś gdzieś tam też pewnie im nie pykło i tracą gdzieś jakąś na to korzyść, że już nagle te auta nie są takie super. Tak, i kiedy zobaczymy dalej, jaki krajów robi decyzję na mniejszych krajów? Francja i Niemcy, bo to są dwie największe kraje tu w Unii Europejskiej. Tak, największe giganty, nie? No takie, wiecie, no tak. I oni rządzą tutaj wszystkimi wokół, bo sobie mogą na to pozwolić. Z drugiej strony, jak już jesteśmy przy tym całym śmiesznym Zielonym Ładzie, co jest jednym wielkim zielonym bałaganem, bym tak powiedział, i wyduszaniem z ludzi pieniędzy, to pokażę wam teraz coś jeszcze z drugiej strony. Jak widzicie tutaj w oddali wiatraki, co nie? No, z tymi wiatrakami to też bardzo fajny taki przekręt tutaj był w tej miejscowości, bo to mi tutaj to znajomy opowiadał. Tutaj wykupiono po prostu te działki od ludzi. Mówiono, że są to działki po prostu, które będą pod jakieś tam grunty rolne, czy coś tam jeszcze chcieli robić. Kiedy już wszystko było podpisane i było zgodzone, to nagle stwierdzono, że no nie, nie będzie tutaj nic takiego, będą tutaj wiatraki postawione. Moi drodzy, tam był wszędzie las, gdzie to stało. Tam była piękna natura, wszystko zostało wykarczowane. Zostało wykarczowane, zrobili tam jakieś niesamowite ulice, wszystko, ogromny projekt. Wszystko jest pod monitoringiem. Inwestor oczywiście zagraniczny, nie będę mówić skąd, bo pewnie by mi ten film nie przeszedł, jakbym powiedział skąd, możecie się domyślić skąd. Inwestor i co? No i zniszczono kawał dobrej natury. My tam za chwilkę i tak podjedziemy, to wam pokażę trochę z bliska. Tyle, że tam wygląda na to, że tam deszcz zaczyna padać, bo się strasznie chmurzy. Że może mi się uda, że tak między deszczem tam jeszcze jakoś zdążymy, żeby wam to pokazać. No i tyle. Tych wiatraków jest tam sporo. Nie wiem, czy jeszcze więcej ich tam będą budować, ale jest ich tam cała masa. I zniszczono kawał dobrej natury po to, żeby to dziadostwo tam postawić. Ja wiem, że tam prąd, że super, że fajnie, że ekologiczny prąd, wszystko, ale żeby aż tyle niszczyć, nie można było wziąć innego miejsca, gdzie nie było lasów, których by nie trzeba było wyciąć, gdzie już na przykład drogi dojazdowe by były. Przecież tyle miejsca jest. Czemu akurat w tym miejscu? To nie jest jedyna górka, bo jak popatrzymy tutaj, o, tych górek jest tu więcej. Ale nie, akurat tą jedną górkę sobie wybrano i no. No i jest jak jest po prostu. Dobrze, moi drodzy, także zastanówcie się tak porządnie nad tym wszystkim, co powiedziałem. Czy wiedzieliście to w ogóle? Jakie przepisy tutaj się szykują, co nam wprowadzają po kolei, bo większość ludzi, przypuszczam, pewnie nawet tego jeszcze nie wie, że już nie jesteśmy Polakami, tylko Europejczykami, pod tym, jak się to władze na to zgodziły, bez w sumie żadnego protestu, jakoś im to przeszło tak o. Ale co jest bardzo, bardzo dziwne, jeszcze Szwajcaria leży w Europie, ale nie jest Europejska Unia. No. To też bardzo, bardzo dziwne. Dokładnie, moi drodzy. Dobra, to by było na tyle. Dzisiaj taki filmik, no inny tematycznie, ale naprawdę trzeba zacząć o tym mówić. Pomimo, że są to tematy, których ja staram się nie ruszać, bo są to tematy według mnie bardzo niefajne, denerwujące ludzi szczególnie, ale jeżeli wszyscy będą milczeć na ten temat, to nic z tego nie będzie. A jak nam tutaj rzeczywiście euro wpuszczą, to będziemy wszyscy cienko kwiczeć. Tyle wam powiem. To znaczy, to jesteśmy w ten moment na czarne 4 literki. Tak, to już inne kraje niestety już to wszystko przerabiały, co się stało, jak im euro wprowadzili. Oni tak. Już pokazali przykład, pokazali jak to wyglądało i wszyscy kwiczeli. Niektórzy się do dzisiaj jeszcze nie pozbierali po tym wprowadzeniu tego euro, jak wszystko poszło do góry. Ceny. Dobra, to by było na tyle. Moi drodzy, jeszcze mamy konkurs cały czas tutaj, który trwa. Zajrzyjcie sobie do opisu. Macie tam przeróżne linki ze sklepem, z którym współpracujemy.
Jeżeli teraz coś z tego linków sobie zakupicie, cokolwiek by to nie było, wpiszcie w uwagach do zamówienia konkurs szamanem i do 24 sierpnia zostawcie jakiś komentarz gdziekolwiek tutaj pod filmem na temat jakiejś historii z tym produktem, cokolwiek wam przyjdzie do głowy, coś wpiszecie i później ktoś zostanie wybrany, kto otrzyma bon na 6000 zł do tego sklepu, gdzie będzie mógł sobie kupić co chce za to. A my się zbieramy i jedziemy jeszcze w tamtą stronę do tych wiatraczków, pokażemy wam co tam jeszcze jest, jak to tam wygląda, o ile nas tam deszcz nie zaleje całkowicie. Także to wam jeszcze chcemy pokazać, takie krótkie nagranie i tyle na dziś. Trzymajcie się, hej, pa! Tutaj o, bardzo duża ilość wiatraków, które postawiono, ich jest tutaj dużo, dużo więcej. Tam stoją następne, jeszcze się parę stawia. Tutaj jeszcze jeden. Tam jeszcze jeden. Tam z tyłu jeszcze jakaś antena. Wszystkiego tutaj pełno. Tych wiatraków jest naprawdę sporo. I co chciałem powiedzieć, tutaj większość to były lasy. Tutaj robiono specjalnie drogi, masę różnego żwiru, wszystkiego tutaj nawrzucano. Po to i wszystko powycinano, po to, żeby postawić wiatraki. No cóż, z jednej strony ekologiczne, nie? Bo prąd mamy tutaj z tego, także niby fajnie, ale ile teraz natury musiało zostać zniszczone przez to, żeby to postawić, to się w głowie nie mieści. Na dodatek na tych skrzydłach są bardzo mocne zęby, to praktycznie jak piła. To byśmy to widzieli, jak to było bliżej, tutaj na ziemi, jak to leżało, nim to składali. No praktycznie no, ostre noże jak piła, że jak ptaki jakieś lecą, co do tego, to one tam na miejscu od razu zostają przecięte. Po to jest też tak robione. Także no cóż, taki to oto widok zielonej Europy, bo no, ona nie jest dla mnie już zielona teraz, tylko wiatraki są białe, także nie wiem co w tym zielonego jest. No dobrze, no wiatraki, no jak wiatraki, no. Panele słoneczne też przecież stawia się wszędzie, jednak no też są wycinane lasy po to, jak ktoś robi duże farmy, ale gdyby sobie każdy na przykład stawiał sam w domu takie małe ilości, to tak u nas nie ma z tym najniższego problemu, bo wokół wszystkiego dalej wszystko rośnie i nie ma problemu, nie trzeba wycinać całych lasów i nie wiadomo co jeszcze.